Dobra, teraz już powinno być git. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dead Island Definitive Edition. Kontynuujemy tutaj przeprawę przez więzienne mury, wykonując jakieś tutaj zadanie dla oprycha, który nazywa się Titus Kabui. Musimy teraz dostać się do ostatecznej zbrojowni, gdzie powiedzmy to jest jedyne miejsce, gdzie może być jeszcze broń. I oczywiście to zadanie przypadło nam. Zatem wyruszamy. Pamiętajcie, że jeśli seria się podoba, zostawcie kciuka w górę. A ja tutaj dalej kontynuuję przygodę. Lecimy. Co my tutaj jeszcze mamy, kurczę? Weźmy sobie ten dewastujący nóż do trzciny, bo on ma całkiem niezłą wytrzymałość i niezłe obrażenia. Gdzie my... no tak, musimy iść do piwnicy. A oczywiście w piwnicy musi być najgorsze wszystko, co jest w tej grze. Weźmy sobie jeszcze poziom, bo tutaj mam jeszcze poziom do uzyskania. Co my tu mamy? Szansa na trawienie krytyczne bronią sieczną. Czas krwawienia 40, czas zatrucia. Weźmy sobie to. Te punkty to są takie, wiecie, och, ech. Latarka. Wstaniesz? Nie wstaniesz. Trzeba niestety wziąć pod uwagę to, że oni mogą wstać. Dowód tożsamości. Nie wiem, czy powinienem to zbierać, czy nie. Życie mam pełne. Oho. Przydałaby mi się jakaś bombka. O! Jest! Yes! Łącie! Czy mój pistolet jest ten, którym chcę? Gdzieś miałem właśnie ten pistolet. Zwichrowany pistolet. Ten ma ile? Nie, nie, nie. Tutaj jest. Zamieńmy go. Pięknie. O kurczę, to już jakoś inaczej wygląda chyba. Ups, dobra. Oni oczywiście są w jakichś toksynach, co będzie mi trochę przeszkadzać. Moja jean będzie się trochę dusić. O kurde, dobra. Przeszkadzamy w szwedzkim bufecie. Kokosik, ty już nie wstajesz. Ty raczej nie wstawaj, dobra. I skopa cyk. O! Chciałem sprawdzić, czy ja mogę na przykład zrobić coś takiego jak koktajl Mołotowa. Nie wstawaj. Proszę, kurde, zombiaki opuszczają średnie apteczki. To coś nowego. Dobra, ten tam sobie jest. Ulepsz. Nie, 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 stwórz. Wybuchowe mięso. Ach, mięsną przynętę potrzebuję. No nie mam niestety nic takiego. Idziemy dalej do czerwonej flagi. Dobra. Przegusy. Time to die. Co tak machasz tymi rączkami, co? Nic ci to nie da. Co my tu mamy? Zepsuty klucz nastawny i to tyle. Pieniądze wezmę oczywiście. Uuu, patrzcie. Koktajl Mołotowa, o wilku mowa.
Ciebie... Dobrze, kurde, chcecie się tak bawić? W porządeczku, kurde, postrzelamy sobie. O Jezu, kurde. Dance with the stars. Dobranoc. Dobra. Next, please. No nie stawiacie mi żadnego oporu, przykro mi. Co my tu mamy? Fiu, fiu, fiu. Dobra, idziemy dalej. Kurde, napodnoszę tych nieszkodliwych pistoletów. Aha, wygląda na to, że ja i tak chyba muszę tędy iść. No. Mam nadzieję, że trochę ich rozniosło. Klasycznie. Cyk. Skopa. Wszędzie ich słyszę, u licha. Bioderka. I teraz skopa. Cyk. No ty skąd się tu wziąłeś, co? Kurde, wytrzymały ty. Ale już wystarczy. Już wystarczy. Zużyłem mój jedyny koktajl Mołotowa właśnie na nich. Kurde, tam jest kolejny. I po strachu. Poszło szybko, dziękuję bardzo. Przynajmniej nie musiałem się z nim męczyć. Wchodzimy na kolejne piętra. Któryś to blok, ale nie wiem dokładnie który. Aha. Jakiego kopa dostał. Od razu pod stopnicę. Cyk. Następny. Dobra, mamy warsztat. Czyli spodziewamy się najgorszego. Ej, byliśmy już tutaj. Nie, bardzo podobny blok. Ile amunicji, czyli będzie dym. Będzie dym. Zróbmy mięsną przynętę. Napój. Tam napoje. Labirynt diabła. No oczywiście będziemy musieli sobie w ten sposób przejść. Serio? Ej, nie wchodź tu. Ej, no ty chyba oszalany jesteś. Dobra, zszedłeś na dół.
Dobra, jeden padł. Uf. Au. O nie, dostałem z noża pewnie. Rzucił mnie czymś skubany. Dobra, wracamy. Więc szybko. Doładowanie. Amunicja. Cyk, cyk, cyk. I wracamy na bitkę. Zapomniałem, że one mogą rzucać czymś. Dobra, gdzie są te szajbusy? No dalej, chodźcie tu. No słyszę gdzieś tego gnojka. Jest. Hello. Lay down. Dobra. Zapraszam. Ciach, 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 ciach i dobrano. I kolejny szajbus leży. Niestety to nie wszystko, bo nadal słyszę jeszcze jednego. Nawet o tym nie myśl. Batonik. Cyk, cyk, cyk. I wchodzimy do góry. O, mam furię. No i pięknie. Furia naładowana, dziękuję bardzo. Ziomek pokonany, możemy iść dalej. Co my tu mamy? Batonik, proszę. Idziemy wyżej. Dobra, szajbus i za mną również. I chyba obok mnie jest jeszcze ten. Wow! Oh no! Ała, to będzie bolało, coś czuję. Auć! Będzie bardzo bolało. Szybko. Uciekaj. Weź apteczkę. Weź apteczkę. Spokojnie. Wow. No tego tam się nie spodziewałem. Że on sobie tutaj tak wejdzie. Jak już byłem po trzasku, to widziałem, że to nie skończy się dobrze. No dalej, chodź. Kurde, jak mam się ciebie pozbyć, ty? Dobra. Mogę do ciebie strzelać? Bęk, 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 bąk, bąk. Nie przeszkadzaj!
Odłóż ten nóż! Oho, dobra, użył się. Ups. Pięknie! O! No jeszcze ta latarka nie ułatwia mi. On tu wrócił! On tu wrócił! Au! Weźmiesz ten pistolet? Nie no, tak się go nie da. Teraz dostanę skopa i się skończy. No chodź! Całe szczęście, że to już koniec. Taki trochę problematyczne miejsce było, to fakt. Cisza. Napój energetyczny. Jabłuszko. Kokosik. Zamknijmy tutaj drzwi. A tamten skąd się wziął? No stawiasz mnie w trudnej sytuacji, gościu z radia. Czy ja tutaj nie pominąłem żadnego schematu, coś? W sumie i tak nie używam tych schematów, więc... Po co mi? Dobra, idziemy. Ale najpierw, zanim pójdziemy, trzeba sobie tutaj naprawić oczywiście bronię, bo... Nóż do trzciny został już wykorzystany całkowicie. Ale katujemy go dalej. Oczywiście przechodzimy przez co? Przez kanały. Dobrze sądziłem, że ci więźniowie to jacyś tacy mało zaufani, mało budzący zaufanie. Kurczę, ile tu amunicji leży, a oni mnie prosili o amunicję. O, znowu kanały! Czemu? Czemu znowu muszą być kanały? Monster! Oczywiście tam, gdzie kanały, będą purchawki. Dobra, daruję sobie z wami bitkę. Idę po prostu. Idę. I tyle. No patrzcie. A wilku mowa. A wilk tuż, tuż. No i pięknie.
Benny Hill. Dobranoc. Mamy beciułkę, więc zaraz w nią rzucimy was. Najpierw ty będziesz pierwszy. Bęk, dobranoc. O kurde, strzelanie z biodra tutaj nie za bardzo mi idzie. Ale jakoś sobie poradziłem. Uciekajmy z tych kanałów, proszę. Chodźmy stąd. Och, na szczęście sekwencja kanałów nie była jakoś specjalnie długa. Oh my god. Hello. Co tutaj się działo? Łaźnia śmierci. Dowód tożsamości numer 99. Ciekawe, z kim ja będę w ogóle walczyć. Czy tutaj, bo nie pamiętam już, czy... Oczywiście muszę jakoś wstać. Ja będę z kimś walczyć, czy nie? Czy tu jest jakiś boss? Kurde, co tu się działo? Temu gościowi chodzi tylko i wyłącznie o szczepionkę. Sobie zamknę. Jean, look out! Someone's coming. Quiet. Our friends. They've come for us. What? All was quiet, and then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro, so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him and... Oh no! He sacrificed himself so that we could get away. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals and... All we could do was watch. If not for Moen... We would not be here. Biedny Moen. No dobra, czyli jakoś sobie poradził. Poradził sobie tutaj właśnie z uwolnieniem naszych dwóch przyjaciółek. No jest. Zobaczymy, co się dzieje. Ty, Gordon Freeman. Hey, get up. Wake Kevin. Up. This ain't no time to be taking a damn nap. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. Ah, what the hell? Well, that's just great. Told you we couldn't trust it. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Dzięki, Gordon. Czyli głos z radia nas wykiwał. Good luck. Be careful. Be careful. Be careful. Can't hurt to look. A chciałbym coś do jedzenia. Coś do picia. Miał Kevin. Dzięki, Kevin, że nas uratowałeś. W sumie, teoretycznie. Tak trochę.
Ulepszymy sobie ten pistolet. Mam trochę pieniędzy. Ujuj! Dobra. Może sobie daruję te ulepszanie. Błyskawiczny ciężki pistolet. Pewny żniwiarz. Myślę, że to powinno wystarczyć. Dobra, weźmy sobie paczkę z amunicją, bo jak widać, używam tylko pistoletu. Nie, chcę coś do picia. Dobra, nie ma nic. A to pech. Musimy oczywiście iść dłuższą drogą. Sorki, że się tak rozglądam, ale szukam jakichś apteczek, wiecie, nie? Przydałoby się tutaj coś tak zjeść. Tutaj? Po kiego grzyba mi takie kurcze tutaj rzeczy? O, na pewno. Okej. Okej. Przeładuję, bo to jest bąbel. Ach, w sumie skopałem, bo trzeba było... Ej! Nie, myślałem. Jest muza! Ty. Wow! Ale go zrobiłem, ty! Ha, 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 ha. Tylko prawie całą staminę straciłem. O, mamy piciu! Wow! Ole ich sporo tu. Uciekamy stąd. Wow! Jeszcze plujka. Idziemy stąd. Dobrze, że musimy ze wszystkimi walczyć. Tylko wystarczy się przebić. No dobra, z tym trzeba walczyć. Bo ten będzie trochę nam przeszkadzał. Wypadałoby zamknąć drzwi. Szybko! Dobra. No chodź! I na boczek! Bum! Ciachamy. Dobra. Nie daliśmy rady za pierwszym razem. Kurde, zrobiliście mi na złość. Jeszcze jedną apteczkę. O! Dużo ich. O! O cholera. No dobra, jestem rozszarpany już. No, będę żył. Ja nic nie widzę. Dobra, żyję. Dobra, weźmy karabin. Ojej. Ojej. Ale to było intensywne. No ja już czekałem na checkpoint. Szczerze mówiąc, zbyt szybko się poddałem. Aha, dobra, tu jest to przejście. Jak gdyby nigdy nic, idziemy sobie po prostu dalej. Jest, dobra. Mamy tutaj jakieś batoniki i te sprawy. Teraz trzeba się pozbyć tego tutaj. Gdzie jesteś? Chodź! Bo jeszcze z tobą nie skończyłem. Ej kurde, ty odzyskałeś trochę życia. Chyba.
idziemy dalej. Zamknij. Weźmy co możemy. Wow. Fuchs. Fuchs, że nie zginąłem. Dobra, mamy warsztat, czyli pewnie trzeba coś tutaj naprawić. Oczywiście. Przeładuję sobie karabin może. Teraz się znowu ich wysypie 500. Dobra, mamy bąbelka. O. Muszę uważać, bo za dużo tej amunicji nie mam. Przydałoby mi się coś takiego, właśnie jakieś bum bum. Ups. Dobra, nie przeszkadzajcie sobie. Fakt. Szkoda tylko, że nie potrafię robić właśnie wybuchowych bomb ani niczego. Dobra, was ten wypuszczę, to pewnie wam odbije palma. Coś jest? Gdzie tam? I send you to hell. Szybko. Dobra. Zamknę sobie. No, dla świętego spokoju. O kurczę, jeszcze ten. Dobra, nieważne. Biegnę. Nie patrzę na niego. I zamykam. Na razie. Schodami do góry. Ciekawe, czy już jesteśmy na... Oho. O kurde. Dobra, mamy tutaj jakichś delikwentów, strzelają zewsząd. Kurde, żebym to jeszcze trafił go. Tego trafiłem. Tego też trafiłem. Rider White. You think you can stop me? I was always one step ahead of you. Kurde. No patrzcie, no nie dali się napatrzeć, kurczę, na broń. Najbardziej skutecznym remedium. Ale podniosłem? Dobra, najważniejsze, że podniosłem. To już teraz mogę z nimi tutaj. Ojejku. Z jakimś trybem parostrzałowym. Dobrze, pozbędziemy się ich tutaj. Postrzelamy sobie trochę do ludzi. Już tyle strzelaliśmy do zombiaków, to do ludzi możemy sobie trochę postrzelać. Ojej. Ale ta broń jest skuteczna. Gdzieś ty jest?
to będzie bolało, coś czuję zaraz. O, będzie bolało. O! O! Ej, 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 ej! Odejść! Ole, to jest denerwujące! Dobra. Maybe there's something in here. Kurde, ten mój zes. Wow! Chciałbym go trafić na przykład, nie? Ale ja coś nie mogę, kurde. No, a za to on mnie trafia perfekcyjnie. Dobra, schowaj się tu. Czybym ja już walczył z bossem? Skończyły mi się apteczki. Cudownie! Dobra. Mogę tutaj wejść, dobra. Mogę zamknąć? Kurde, oczywiście nie mogę zamknąć. Okej. Co my tu mamy? I don't have to explain myself to you. Look, your wife is gone. Look at her. She ain't coming back. But you can still save Take us. Take one more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a nuclear bomb? Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human. Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? Son of a bitch, shit! Okay. Teraz zobaczymy, jak działa antidotum. No powiem wam, że kiepsko. Podejrzewam, że on jest równie szybki. O! No tak,
Powiem wam, że to był idealny start. Dobra, ja uciekam. Uciekam! Zostaw mnie! Ja nie chciałem. Ja naprawdę nie chciałem ci zrobić krzywdy. Ja tylko chciałem pomóc. Czekaj. O. Dobra, coś mi się wydaje, że już teraz wiem, po co są te ładunki. Albo i nie. Bum! No, powiem wam, że wyszło. No jeszcze mi tego tutaj. O, no on jest szybki! Dobra, coś czuję, że to nie będzie taki hop-siup. Biegnij i uciekaj! Teraz tutaj! Szybko! No, come on! Co ty wytrzymiasz? Pistolecikiem. Ciach. Jaki ty jesteś szybki. No pięknie, no pewnie. Przyjdzie sobie jakiś padawan i sobie kurde macha łopami, kurde. Uciekamy stąd. Coś mi się wydaje, że nic na tobie to nie robi kompletnie. Dostał z granata. Ej, zginął! He was right about one thing. Benoit is lost. If not him, then someone else will soon send a nuke with our name on it. The quicker we leave, the better. Widocznie musiał dostać idealnie granatem pod nogi. Dobra, kto umie pilotować? Come on! According to officials, Benoit is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global. Bernard Grin, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There's no basis for these ridiculous rumours. The entire island is under military quarantine, and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen and every other terrorist imprisoned there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me.
Odkupienie Banoi. I to tyle, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że byliście ze mną podczas tej przygody tutaj. A, będzie śpiewał. Podczas tej przygody właśnie tutaj w Dead Island Definitive Edition przeszliśmy całą grę. Nie tam w jakichś 100% nie robiliśmy zadań pobocznych. Bardziej się skupiłem właśnie na fabule. I jak widać, była całkiem. Sporo się działo, było parę takich wirali, ale bawiłem się świetnie. I tutaj zakończymy tą serię. Tak, kończymy serię. I zapraszam was na kolejne serie, które pojawią się już niebawem. Trzymajcie się ciepło i do następnego.